Te pieniądze się liczą, Howard Dayton, rozdział 4, nasz udział, dobry i wierny, więc zarządca akty. Allen zaraz po Jean pisał ich akt przeniesienia praw własności, położył dokument na brzegu biurka i powiedział: czuję ogromną ulgę, jednocześnie czuję, jakbym musiał teraz coś zrobić, nie mylił się, my też nie możemy pogrążyć się w lenistwie, nic nie zrobić i czekać, aż Bóg zacznie działać. Wzięliśmy na siebie wielką odpowiedzialność, jednak podobnie jak Allen, możesz nie wiedzieć do... jest nasza rola. Pan Bóg jest właścicielem wszystkiego, kontroluje każde wydarzenie i zaspokaja potrzeby. Nasza odpowiedzialność jest być szafarzami. Szafarz można wyjaśnić dwoma słowami: zarządca lub nadzorca. Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego Pana. W czasach biblijnych pozycja szafarza związana była z ogromną odpowiedzialnością. Szafarz pod nadzorem właściciela doglądał powierzchownego mu majątku. Nosił niejednokrotnie pełną odpowiedzialność za budynki, posiadłości ziemskie, niewolników bądź najemników i sprawy domowe. Kiedy czytałem Pismo Święte, widzimy, że Bóg jako Pan wszystkiego powierzył nam rolę zarządców. Czyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą czcią go uwieńczyłeś, żyjesz go władzą nad dziełami rąk twoich, złożyłeś wszystko pod jego stopy. Psalm 8:7. Odpowiedzialnością u każdego z nas jest być wiernym, a od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. 1 Koryntian 4:2. Zanim jednak staniemy się takimi szafarzami, musimy wiedzieć, czego się od nas oczekuje. Nabywca samochodu dokładnie studiuje dołączoną przez producenta instrukcję użytkowania pojazdu, by nauczyć się posługiwać się w nim w odpowiedni sposób. Podobnie i my powinniśmy przestudiować podręcznik stwórcy Biblii, by dowiedzieć się, w jaki sposób mamy zarządzać jego własnością. Ważne jest zrozumienie kilku aspektów jedności. Zadowolenie jest produktem ubocznym wiernego wywiązywania się z powierzonych zadań. Wierny wobec całości. Pierwszy. Jesteśmy zobowiązani, by wiernie rozporządzać 100%, a nie zaledwie 10% częścią przeznaczoną na Boże cel. Niestety wiele kościołów skoncentrowało się wyłącznie na nauczaniu o tym, jak obchodzić się z 10% częścią dochodu sferą dawania. Mimo że jest to kwestia zasadnicza, daliśmy chrześcijanom przyzwolenie na rozporządzenie pozostałymi 90% na modłę tego świata, a nie według Bożych zasad. Ponieważ chrześcijanie nie wiedzą, jak w biblijny sposób zarządzać finansami, wielu z nich ma złe podejście do majątku i podejmuje niewłaściwe decyzje finansowe, skutkujące bolesnymi konsekwencjami. Księdze Ozeasza 4:6 czytamy: naród mój ginie z powodu braku nauki, nieznajomość biblijnych zasad dotyczących zarządzania środkami materialnymi lub nieposłuszeństwo wobec nich często powoduje problemy finansowe. 2. Wierny bez względu na stan posiadania. Kwestią często poruszaną w Piśmie Świętym jest wierne obchodzenie się ze wszystkim, co Bóg nam powierzył. Wierny szafarz jest odpowiedzialny za to, co posiada, bez względu na to, czy ma dużo, czy mało. Dobrze ilustruje to przypowieść o talentach. Podobnie też jest z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności odjechał. Mateusza 25:14-15. Kiedy właściciel powrócił, rozliczył każdego sługę zarządzania powierzonym mu majątkiem. Jednemu słudze, który zarobił dodatkowe 5 talentów, powiedział: dobrze, sługo dobry i wierny. Na tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Ciekawe jest to, że sługa, któremu powierzono 2 talenty, otrzymał nagrodę równą tej, jaką otrzyma sługa, powierzono zostało 5 talentów. Wynika z tego, że Bóg wymaga od nas, byśmy byli wierni ze względu na to, powierzył nam wiele czy mało. Jak to ktoś kiedyś powiedział: nie chodzi o to, co bym zrobił, gdybym dostał od losu 1 000 000 złotych, czy o to, co robię z 10 złotymi, które mam. 3. Wierny w małym. W Ewangelii według świętego Łukasza 16:10 czytamy: kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i wielkiej nieuczciwy będzie. Się dowiesz, czy twoje dziecko będzie dobrze dbało o swój pierwszy samochód. Przyjrzyj się, jak obchodzi się ze swoim rowerem. Jak poznać, czy sprzedawca fachowo zajmie się dużym klientem. Przyjrzyj się, jak traktuje mało ważnego klienta. Jeśli z naszego charakteru wypływa wierność w małych rzeczach, Bóg wie, że może zaufać nam w sprawach wymagających większej odpowiedzialności. Małe rzeczy są małymi rzeczami, mawiał misjonarz Hudson Taylor. Wierność w małych rzeczach to duża rzecz. 4. Wierny zarządzaniem majątkiem innych. Wierność zarządzania własnością innych ludzi w pewnej mierze określa wielkość, jaka zostanie ci powierzona. Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Łukasza 16:12. Zasada ta często jest pomijana. Czy wiernie i sumiennie rozporządzasz własnością innych, czy niedbale podchodzisz do rzeczy biurowych u twojego pracodawcy, czy marnujesz prąd, kiedy stajesz na noc w pokoju hotelowym, gdy ktoś pozwoli ci czegoś użyć, czy dbasz, by dbać o to w dobrym stanie? Jestem przekonany, że niektórym ludziom wierzono więcej z powodu ich niedbalstwa w stosunku do majątku innych. 5. Wierność kształtuje charakter. Bóg używa pieniędzy do uszlachetniania naszego charakteru. W roku 1918 David McConaughey pisał książkę pod tytułem Money, the Acid Test – Pieniądze, próba charakteru, w której stwierdził: pieniądze, najbardziej powszechna z doczesnej rzeczy, pociąga za sobą nadzwyczajne i wieczne konsekwencje. Choć może dziać się to dość nieświadomie, pieniądze kształtują ludzi w procesie ich zdobywania, oszczędzania, używania, dawania oraz wydawania. W zależności od tego, jak są traktowane, okazują się być błogosławieństwem lub przekleństwem dla ich posiadacza. Ten może się stać panem pieniędzy lub pieniądze mogą stać się jego panem. Niech nasz pan bierze pieniądze, rzeczy niezbędne w naszym codziennym życiu, chociaż czasami sprawiają wrażenie tak brudnej, i czyni z nich kryterium oceny życia ludzi oraz narzędzie do kształtowania ich na swoje podobieństwo. Jasne jest, że gdy zarządzamy naszą własnością, jak wierni szafarze, kształtujemy nasz charakter. Jeśli jednak jesteśmy niewierni, nasz charakter wypacza się. Doskonale wyraził to Richard Halverson. Jezus Chrystus mówił o pieniądzach więcej niż o czymkolwiek innym, dlatego że pieniądze to najważniejsze narzędzie, które okazuje prawdziwą naturę człowieka. W całej Biblii znajdujemy bliski związek pomiędzy rozwojem charakteru człowieka a jego sposobem zarządzania pieniędzmi. Perspective Los Angeles 1957. Wierność prowadzi do zadowolenia. 6. Kiedy wiemy, jaka jest Boża, a jaka nasza rola do spełniania w kwestiach finansowych, oraz gdy wiernie wypełniamy naszą część zadania, możemy być zadowoleni. W liście do Filipian odkrywamy, że apostoł Paweł nauczył się być zadowolonym, gdyż wiedział, że Bóg zaspokoi wszystkie jego potrzeby. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Filipian 4:19. I był wierny. Czyńcie to, czego nie się nauczyliście, co pojrzeliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie. Filipa 4:9. Kiedy zastosujemy w życiu zasady Bożej ekonomii, zaczniemy wychodzić z długów, zaczniemy mądrze wydawać oraz oszczędzać na przyszłe cele i dawać więcej na służbę dla Chrystusa. Biblia oferuje nam rzeczywiste rozwiązanie dzisiejszych problemów finansowych. Każdy kolejny rozdział porusza jeden z konkretnych tematów, zbędnych do tego, byśmy stali się wiernymi szafarzami. Na początku większość z pozostałych rozdziałów uzupełniać będziemy koło wierności, które obrazuje odpowiedzialności wiernego zarządcy. Kontrast. Ludzie mówią: zarobiłeś swoje pieniądze, teraz wydaj je jak chcesz i będziesz szczęśliwy. Pismo mówi: możesz być zadowolony tylko wówczas, gdy jesteś wiernym szafarzem zarządzającym pieniędzmi zgodnie z Bożym podejściem. Możesz być zadowolony tylko wówczas, gdy jesteś wiernym szafarzem zarządzającym pieniędzmi zgodnie z Bożym podejściem. Kolejny rozdział 5. Dług Bogiem.